Wraz z utratą niepodległości duży cios otrzymała także polska kultura. Zniknął ośrodek centralny w postaci dworu monarszego, który w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego w dziedzinie kultury i edukacji prowadził bardzo aktywną politykę. Jego rolę po części przejęły rezydencje najbogatszych rodów, np. potockich w Łańcucie czy czartoryskich w Puławach. Centrami polskiej kultury były również największe miasta – Warszawa, Kraków, Poznań czy Wilno. Ważnym ośrodkiem życia kulturalno-oświatowego stało się Królestwo Polskie. Stworzono w nim sieć szkół elementarnych, przeznaczonych dla najuboższych. Była to inicjatywa ministra szkolnictwa Stanisława Kostki-Potockiego oraz sieć szkół zawodowych z inicjatywy Stanisława Staszica. W 1816 roku otwarto Uniwersytet Warszawski, a w Królestwie Polskim pracę kontynuowało Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli niejako Akademia Naukowa skupiająca wybitnych uczonych. Na ziemiach zabranych duże zasługi w rozwoju oświaty miał Adam Jerzy Czartoryski, który przez pewien czas z ramienia władz rosyjskich pełnił rolę kuratora oświaty na zachodnich ziemiach cesarstwa. Dzięki jego działaniom m.in. zreformowano Uniwersytet Wileński. W zaborze pruskim szkolnictwo przeżywało kryzys. Sytuację zmieniło wprowadzenie obowiązku szkolnego w 1825 roku. Tutaj, podobnie jak w zaborze rosyjskim, ośrodkami kulturalnymi były siedziby możnych rodów. W Wielkopolsce wyróżniali się szczególnie działyńscy, którzy w Kórniku stworzyli kolekcję dzieł sztuki oraz bibliotekę. W zaborze austriackim jednym z największych sukcesów było ufundowanie przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, w skład którego wchodziły biblioteka i wydawnictwo. Na przełomie XVIII i XIX wieku w Wielkiej Brytanii pojawił się nowy prąd umysłowy – romantyzm. Odrzucał on hasła oświeceniowe, buntując się przeciw racjonalizmowi oraz istniejącym normom. Romantycy kierowali się sercem, a nie rozumem. Czerpali inspiracje z ludowych tradycji oraz kultury średniowiecza. Poglądy romantyczne szybko przyjęły się na ziemiach polskich, przede wszystkim w zaborze rosyjskim, a głównymi ośrodkami w sposób naturalny stały się największe miasta, czyli Warszawa i Wilno. Romantycy odrzucali namiastkę państwa, jakim było Królestwo Polskie, i dążyli do pełnej niepodległości. Po upadku Powstania Listopadowego wielu wybitnych twórców wyemigrowało za granicę, a ośrodkiem polskiego romantyzmu stał się Paryż. Do najwybitniejszych polskich twórców należeli poeci Juliusz Słowacki, autor dramatu Kordian, oraz Adam Mickiewicz, autor epopei Pan Tadeusz. Obaj uznawani są za wieszczów narodowych, czyli duchowych przywódców narodu. W tym samym szeregu stoi również kompozytor Fryderyk Chopin oraz malarz Artur Grotger, który swoją twórczość koncentrował wokół Powstania Styczniowego. Z polskim romantyzmem związany jest prąd społeczno-religijny określany mianem mesjanizmu. Wierzono, że nadejdzie wyjątkowy człowiek lub naród, który wyzwoli świat od zła, zmieni jego oblicze i stanie się równocześnie jego duchowym przywódcą. Tym mesjaszem narodów miał być naród polski dzięki swojemu męczeństwu i krwawej walce o niepodległość. Twórcą tej koncepcji był Andrzej Towiański, a jego poglądy wywarły duży wpływ na polskich romantyków. Czasy romantyzmu to pierwszy moment, kiedy pojawiają się prace dotyczące historii Polski. Ich autorem jest Joachim Lelewel, polityk i działacz niepodległościowy, który po powstaniu listopadowym emigruje do Francji. Daje on swoimi pracami podstawy do nowoczesnej nauki historii.